Witam Państwa w nowej odsłonie Szydłowskiej TV. Nazywam się Katarzyna Pawłowska-Lemańska i od teraz będę prezenterką wiadomości z naszego regionu. Przedstawię Państwu najświeższe relacje z gminy Szydłowo. Od wydarzeń kulturalnych po informacje na temat prowadzonych inwestycji. Serdecznie zapraszam. Od października bieżącego roku funkcjonuje w naszej gminie program dofinansowań wymiany kotłów lub pieców na niskoemisyjne źródła ciepła. W ramach tego zadania można otrzymać dotacje w wysokości do 5000 zł. Dotychczas podpisaliśmy już 15 takich umów. Wnioski mieszkańcy mogą składać w Urzędzie Gminy do końca 2019 roku w pokoju numer 16. Warto wspomnieć, że w ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie również na termomodernizację budynku jednorodzinnego. Przedłużono porozumienie z powiatem pilskim, w ramach którego w nadchodzącym roku na terenie naszej gminy nadal będzie świadczona dla mieszkańców nieodpłatna pomoc prawna. Radca prawny będzie dostępny w każdy wtorek w godzinach od 12 do 16 w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Z początkiem 2020 roku w gminie Szydłowo zmianie ulegną stawki za odbieranie odpadów. Jest to konsekwencja zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Stawka obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku to 20 zł za osobę. Odpady będą odbierane z kolei co drugi tydzień. W jednym tygodniu odpady segregowane, a w drugim tygodniu odpady zmieszane. W przypadku braku segregacji mieszkańcy będą musieli zapłacić dwukrotną stawkę. Zapraszamy osoby niesegregujące śmieci do Urzędu Gminy w celu zmiany deklaracji. W tym roku obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Tegoroczne obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym w Starej Lubiance. Tam też swój występ artystyczny tuż po liturgii zaprezentowali uczniowie zespołu szkół w Starej Lubiance. Następnie uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik, pod którym złożono wiązanki. Wójt gminy Szydłowo, Tobiasz Wiesiołek, wygłosił płomienne przemówienie. W drugiej połowie dnia w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na zebranych czekała moc atrakcji. Od prelekcji pracowników Muzeum Wału Płomorskiego z Wałcza poprzez występ gminnego chóru Di Ortica i chóru Halka z Piły. Aż po występ uczniów zespołu szkół w Szydłowie, etiudę teatralną w wykonaniu Teatru Gest oraz quiz dla dzieci. Wystrzały z armaty i pokazy fajerwerków. To był niezapomniany dzień. Zmieniliśmy trochę w naszej przestrzeni, żeby nowych pracowników zatrudniać, potrzebne jest miejsce do tego, żeby oni mogli obsługiwać naszych mieszkańców. Musieliśmy zrezygnować z sali konferencyjnej na dole na rzecz trzech nowych biur. Musieliśmy zrezygnować z sali ślubów z USC na rzecz dwóch nowych biur. Wiąże się to z tym, że musieliśmy też tutaj na górze, na pierwszym piętrze nową przestrzeń na salę konferencyjną przeznaczyć. No i te wszystkie zmiany i tak jeszcze do końca nie wystarczają. Także tutaj żywo zastanawiamy się nad koniecznością rozbudowy naszego urzędu. Logo ma przede wszystkim identyfikować i być jak najprostsze. Im prostsze, tym lepiej, łatwiej zapamiętać, łatwiej nawiązać, łatwiej rozpoznać. Nowe logo jest poprzedzone 3-miesięcznymi badaniami i fazą odkryć, gdzie jeździłem, dokumentowałem, sprawdzałem archiwa gminy, szukałem też informacji w internecie. Głównie inspirowałem się tym, co zobaczyłem i tym, co na co dzień widzą mieszkańcy gminy. Głównie jest to architektura i obszary natury. Kolorystyka została zaczerpnięta z piety skrzytuskiej, czyli elementu nietypowego i bardzo wyróżniającego spośród pozostałych gmin. A drugim elementem, czyli kolorami dopełniającymi, były kolory zaczerpnięte z natury. W efekcie logo zawiera elementy, które wyróżniają na tle sąsiednich gmin właśnie gminę Szydłowo. No, dzisiaj dokonaliśmy odbioru kolejnej ważnej inwestycji związanej z infrastrukturą rowerowo-pieszą, odbiór ścieżki rowerowej na odcinku Dolaszewo-Cyg. Jest to kontynuacja naszego dużego projektu związanego właśnie z infrastrukturą rowerową i oświetleniem. Odcinek ponad dwukilometrowy, zainstalowaliśmy tu również 30 lamp. Całość inwestycji pochłonęła kwotę
miliona ponad 70 tysięcy złotych. Jest to fragment, który może połączyć następnie z miejscowością Kotuń i z miejscowością Piła, tworząc w pętle. Może udałoby się dotrzeć do Szydłowa, gdzie też pracujemy nad takimi rozwiązaniami. To na wiosnę przeprowadzimy taki rajd. Oficjalne otwarcie ścieżki, tak jak to miało miejsce właśnie na odcinku Dobrzyca-Piła. Także już teraz wszystkich rowerzystów i piechurów zapraszam do tego, żeby na wiosnę uczestniczyć w tej formie aktywności. Dzisiaj odbywał się konkurs Kulinarna Kraina, 5. edycja, w której brało udział 13 zespołów. Z każdej gminy, z powiatu wzięły udział po 2 sołectwa, także każdy miał swoich reprezentantów. Od nas przyjechało KGW z Pokrzywnicy oraz z Dolaszewa. Trzecie miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich z Wysoczki za potrawę kruchalec. Drugą nagrodę koło gospodyń wiejskich Dziębówko za potrawę pyrczok. Pierwszą nagrodę koło gospodyń wiejskich Bondecz za potrawę o nazwie Rolada Ziemniaczana. Współfinansowana była impreza ze środków PROW-u. To jest program rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie. 22 listopada w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbyła się uroczysta gala z okazji 70-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Szydłowo. Właśnie 70 lat temu kultura na dobre zadomowiła się na tych terenach, tworząc idealne warunki do samokształcenia i poszerzania horyzontów. Miejmy nadzieję, że zarządcom i opiekunom biblioteki nigdy nie zabraknie chęci, zarówno do zaopatrywania jej w nowe dzieła, jak i do dalszego zachęcania mieszkańców naszej gminy do sięgania po książki.